Fundusz Regionów Wałbrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą wspierania podmiotów ekonomii społecznej. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z Fundacją Studio M6 dotyczącą wsparcia kwotą 100 tysięcy złotych tej instytucji. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w imieniu Zarządu Funduszu Regionów Wałbrzyskiego. Miło nam, że możemy się spotkać, szkoda, że w taki sposób, ale cieszę się bardzo, że się widzimy i możemy podpisać dzisiejszą umowę. No cóż, pozostało nam tylko tak naprawdę przejść do aktu podpisania umowy, więc w tej chwili my jako Zarząd Funduszu Regionów Wałbrzyskiego zaparafujemy i podpiszemy nasze umowy. Szanowni Państwo, z naszej strony jesteśmy gotowi do przekazania Państwu dwóch umów. Prosimy Państwa w takim razie o zaparafowanie Państwa części i podpisanie. Super, oddajemy Państwu głos. Chcielibyśmy Państwa jeszcze usłyszeć. Jest nam niezmiernie miło i czujemy się wyróżnieni, że jako pierwsi w Polsce mogliśmy skorzystać z tych pieniędzy. No pozwoli nam to przetrwać i rozwinąć nasze projekty, które robimy też z innymi podmiotami. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy bardzo. Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej udzielana jest ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES-y w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Projekt opiewa na kwotę 4 milionów złotych. Oprocentowanie w skali roku 0,1%. Pożyczkę udzielamy na 48 miesięcy. Przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej z całego kraju. Środki z pożyczki płynnościowej planujemy przeznaczyć na doposażenie pracowników w ramach nowych usług, które chcemy oferować, czyli chcemy dokupić sprzęt do prac remontowo-porządkowych. Chcemy sfinansować koszt wynagrodzeń dla pracowników oraz zaległości do kontrahentów, przede wszystkim z którymi podpisaliśmy ugody. Tak, bo ta sytuacja pokazała, że musimy rozróżnić źródła przychodów, stąd żeby nasi pracownicy mieli pracę, jak zamknęliśmy naszą główną działalność gastronomię, tworzyliśmy zespół ogrodniczy i kilka takich innych podzespołów i no, trzeba te stanowiska teraz wyposażyć, a to nam pomoże, dzięki temu utrzymamy stanowiska pracy.